Paweł Lewandowski, trener Jużanki Kazanów. Dzisiaj w 31. kolejce Jużanka przegrywa w Pionkach z Prochem 1-6. Trenerze, ja zacznę od tej sytuacji z 61. minuty. Zapytam o decyzję sędziego i o decyzję bramkarza. Słuszna w jednej i w drugim przypadku? Bo chodzi o czerwoną kartkę dla bramkarza Wiktora Stycznia. Powiem tak, no, ewidentny błąd bramkarza. Jak już po prostu no, zawsze za późno wybiegł z tej bramki. Ale nie musiał po prostu do końca reagować, no ale wystawił nogę, napastnik to wykorzystał, przewrócił się. No, gdzieś ten faul był gdzieś w rogu 16, mógł może sędzia podejść troszkę łagodnie do tego, mu dać żółtą, ale za takie faule daje się czerwoną kartkę, tak. Do 25 minuty naprawdę wyglądaliście solidnie, Proch jakoś tam nie przeważał, było 0-0. Potem 120 sekund, dwie bramki i to był ten moment, kiedy się wszystko posypało. To już była ta chwila, kiedy Jużanka nie wierzyła, że ktoś może wygrać? No może nie, właśnie to jest największy nasz problem przez całą rundę właśnie tą jesienną. Tracimy po prostu proste, głupie bramki, z których nie powinniśmy stracić, tak? I tracimy to bardzo szybko, tak samo nawet tydzień temu z Zamuniem. W ciągu też tam minuty straciliśmy dwie bramki i trzeba winnych gonić. Tutaj też taka była sytuacja, że strzeliliśmy na te 3-1, zaczęliśmy coś grać w piłkę, coś i nagle znów robi się czerwona kartka, bramkarz wykluczony, no i mecz się skończył, mówiąc szczerze, nie oszukujmy, no. Tylko była konsekwencja, ile to się może skończyć. I tak gratulacje ze zespołu, że walczyli do końca, biegali nawet w tą dziesiątkę, zawodnik stał w bramce, nawet czasami miał lepsze interwencje niż ten normalny bramkarz, powiem tak szczerze. Zapytam tak, to, że w bramce stanął Konrad Dypa, to taka potrzeba chwili, czy już tak wcześniej było ustalone, że gdyby coś, to on najlepiej sobie radzi? Czy... Powiem tak, no nie zakładałem, że akurat dzisiaj będzie czerwona kartka, bo dzisiaj przyjechaliśmy z jednym bramkarzem, nie zakładałem, że aż tak się drastycznie skończy, chociaż te błędy na początku, ta niepewność bramkarza, no spowodowała to, że no popełnił taki błąd kardynalny, bo to nie było, że to jego pierwszy błąd, tylko już pierwszy powie, jakieś tam były jego małe błędy, tak? Nie wyczuła może, nie wiem, presji. No i niestety, no, ja jeszcze przewidywałem, że może ja wejdę na boisko, ale jednak Konrad Dybka się zdecydował, to już nie chciałem po prostu tutaj mieszać. Ewidentnie z tego, co trener mówi, macie problem z obsadą pozycji numer 1, ale trzy mecze do końca rzuciłem kątem oka na terminarz i nie wiem, czy w dobrej kolejności, nie pamiętam kolejność, ale Powiślanka, Lipsko, Mazowsze i Orzeł. Czyli drużyny, które ścisła czołówka tabeli, solidne ekipy, bo z nimi graliśmy. Chyba nie wesoło. No powiem tak, jeżeli chodzi o układ teraz tych trzech meczów, to chyba z tych drużyn, które walczą o utrzymanie, mamy chyba najgorszy. Ale to właśnie teraz jest taki moment, żeby pokazać charakter. Charakter, że możemy, że trzeba po prostu wygrywać z tymi lepszymi, tak? A mówię, no w porównaniu do innych drużyn mamy najcięższy układ. Dzięki bardzo, trenerze. Mariusz Tobryn, trener Prochu Pionki, 31. kolejka Ligi Okręgowej. Proch wygrywa z Jużanką 6-1. To znaczy, jak to była ważna wygrana z takiego psychologicznego, mentalnego punktu widzenia, bo po tym meczu z Orłem chyba trochę opadły skrzydła i dzisiaj do 25. minuty, do momentu tej pierwszej bramki też tak było mocno, mocno, mocno niewyraźnie. Dokładnie tak. Ja bardzo się cieszę z tego, że zespół po raz kolejny, to jest bardzo charakterna drużyna, pokazała to już niejednokrotnie. Moment był ciężki, bo zremisować ważne spotkanie w Wierzbicy, mając tyle sytuacji w 92 minucie, praktycznie po prostym błędzie, to nie oni strzelili bramkę wtedy, tylko my strzeliliśmy bramkę, dodatkowo dostaliśmy niesłuszną czerwoną kartkę, tam straciliśmy piłkarza na dwa spotkania. Wiadomo, dostaliśmy mocnego gonga, natomiast weszliśmy dzisiaj do szatni, niewiele musiałem mówić na ten temat. Drużyna bardzo charakterna, bardzo chcąca, bardzo zmobilizowana wyszła na to spotkanie. Widać było, że ten początek nam się nie układał, natomiast po strzeleniu pierwszej bramki wszystko później ułożyło się tak, jak sobie tego chcieliśmy. Także trochę pochwaliliśmy, zwycięstwo się nie sądzi, ale po raz kolejny zapytam, czy... dlaczego Proch nie potrafi tych przeciwników dobijać, bo widziałem takie momenty frustracji, że przeciwnik zmęczony, przeciwnik grający w dziesiątkę. Były te dwie bramki Kasper Nowocienia po błędach bramkarza, ale no chciałby się więcej, znaczy, żeby tą wyższość udowodnić tak dobitnie, tak? Dziwne to, że narzekam przy wyniku 6-1, ale chyba zawodnicy, mam takie nieraz przeświadczenie, że zawodnicy rezerwowi, gdy jest mecz ze słabszym rywalem, dają mniej niż gdy jest z lepszym i gdy trzeba więcej dać siebie. A ja się kompletnie nie zgadzam z tą opinią, bo ja uważam, że to jest najlepszy zespół Prochu, jak ja mam okazję, jaką mam przyjemność prowadzić. To jest najlepsza drużyna od kilku ładnych sezonów.
Podnoszą się w trudnych momentach, w zależności od tego, czy sędzia się pomyli, czy sędzia się nie pomyli, czy mamy ciężki mecz, czy gramy 6 meczy w środa, sobota, w maju. Wszyscy trenerzy, z którymi się wypowiadają w wywiadach, mówią, że Koch ma taką kadrę, że tamto, cały czas się tym tłumaczą, natomiast Koch też ma swoje problemy. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie ma od dawna Majosa, nie ma od dawna Kacpra Nowocienia, który cały czas ma problemy z chorobą i nie może, nie pozwala mu to na pokazanie pełni możliwości. Nie ma Erwina Kisiela, który dostał dziwną czerwoną kartkę w zeszłym meczu. Nie ma Mateusza Kołodzieja, a mimo wszystko Proch rozjeżdża kolejnego rywala, grając środa, sobotę. Przypomnę tylko bilans 11 zwycięstw, 3 remisów. Dodatkowo jakbym policzył wszystkie mecze sparingowe, to w tym roku Proch przegrał tylko jedno spotkanie z najlepszą chyba drużyną w czwartej ligi, Bronią Radom. Więc ja pochwalę zespół i jeszcze raz powtórzę, że mam przyjemność trenować najlepszy zespół od kilku lat w Kielcach. Trenerze, dość już o tym meczu, bo w niedzielę nas czeka ważny mecz z Radomiakiem 2 Radom w Suskowoli po sąsiedzku. Wiemy, że dzisiaj Radomiak zremisował z Zamuniem 1-1 i ta przewaga nad nami Radomiaka znów wróciła do 3 punktów. Z punktu widzenia tego meczu, tego jak ten mecz mógłby się potoczyć, jak mógłby się ułożyć, 5 punktów, a 3 punktów, czy miało jakieś znaczenie, że tak dzisiaj tam się skończyło? Znaczy, ja tak naprawdę wiadomo, że otoczka jest, że patrzą, że spekulują. Ja wiem, że jest jeszcze 3 do końca. Przed tym spotkaniem były 4 ciężkie mecze, teraz mamy 3 ciężkie mecze, zarówno my, jak i Radomiak. Wiadomo, że łatwo gdzieś tam się potknąć, szczególnie na wyjazdach, więc trzeba się skupić na sobie, trzeba myśleć o sobie. My przed dzisiejszym spotkaniem robiliśmy wszystko, żebyśmy to my się zmobilizowali, żebyśmy my to przynajmniej nawet punkciku nie stracili i tym żyliśmy, nad tym się zastanawialiśmy na mecz z Radomiakiem. Przyjdzie czas, od jutra zaczniemy się zastanawiać, w jaki sposób, co trzeba zrobić, żeby pojechać do Suskowoli i to spotkanie wygrać. Tak jak powiedziałem, mam bardzo charakterny zespół, drużynę wojowników i do tego naprawdę dobrze grającą w piłkę i uważam, że pojedziemy tam tak jak na każde spotkanie, czyli po zwycięstwo i będziemy się bili o 3 punkty w Suskowoli. Dziękuję bardzo, trenerze.